Możecie być, towarzysze, przekonani, że my, tak samo jak wy, jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu, jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Serwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze. I wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza inwazja. Śpiewa piosenkarz, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenkarz. Ty uważasz, że nie śpiewa to w tym momencie, to niech pomyśl, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. Łatwiej się powiedzieć, co? Może się łatwiej podgadamy. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną. Teraz i na wieki. Witamy bardzo serdecznie w konserwie, a naszym dzisiejszym gościem jest Kornel Morawiecki. Nagranie zostało wykonane trochę w Łodzi, trochę w Krakowie. No i cóż, zanim przejdziemy do rozmowy, dopuszczenia rozmowy, przypomnę tylko, że pan Kornel Morawiecki był szefem Solidarności Walczącej, jedynej organizacji opozycyjnej w czasach PRL-u, która nie miała agentów, nie została zinfiltrowana przez SBC-ie, przynajmniej na szczeblu kierowniczym, co jest ogromnym sukcesem, była uważana za najbardziej niebezpieczną dla systemu. No i cóż, to tyle. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Precz z komuną.pl. Precz z komuną. Moje miłosze teraz i zawsze, tak? Dziękuję, że udało się nauczyć. Mam nadzieję, że będzie pan rozpropagowywać to hasełko powitanie. To jest problem poważny, bo to nie problem jest komuny, bo może tej komuny takiego problemu nie ma teraz. Bo ta komuna w dużym stopniu jako system jednakże zeszła w cień. No, a teraz jest problem solidarności, problem sprawiedliwości. Problem też jest takiej wolności, nawet wolności prasy, czy wolności wypowiedzi, bo jak tutaj państwo macie radio internetowe, oczywiście ważne, ale tak poważnie, to właściwie ludzie mają taką tylko jednostronną informację. Informację, którą przekazuje im nie tylko polityka, ale w dużym stopniu przekazuje im ten układ jakby rządzący na podstawie pieniądza, układ kapitału, który rządzi w dużym stopniu światem. To nie jest do końca komuna. Czy komuna została obalona? Nie. W sensie, że no, komuna jako system tak. Jako system tak, a jako ludzie, to oni się w dużym stopniu uwłaszczyli, jakby no, też rozprzedali Polskę, na tym się wzbogacili jako klasa polityczna, czy jako klasa finansowa. Oni tutaj oczywiście są, ale to już jest jakby trochę inny problem. To nie jest problem, żeby ich obalić jako komunistów, bo można powiedzieć, żeby im zaprzeczyć, żeby im jakoś tak poważnie zanegować jako
jako, oni się nazywają teraz kapitalistami, oni się nazywają finansistami, to jest problem poważny. To jest dla ludzi problem poważny w tej chwili. Ja czytałem, iż ta komuna stara teraz przyjęła formy przyjęte, wykształcone w postmodernizmie, we Francji, przyjęła to znaczy, tak zwaną nową lewicę, goszyzm i tak dalej. Ale to nie o to nawet chodzi, bo to jest, chodzi o coś głębszego, znaczy chodzi o coś takiego, że my, konspiratorzy, tutaj teraz się jakby tam zbieramy w tą rocznicę grudnia, tak, tutaj w tej Łodzi spotkaliśmy się jakaś tak, różne grupy, różne odłamy tego podziemia takiego polskiego, tak? To tak można ogólnie powiedzieć, że mieliśmy małe szanse wtedy, bardzo małe szanse, bo ta dysproporcja siły była kompletnie jakby jak nie z tej ziemi, no, tak jak z motyką na słońce. Znaczy, z jednej strony jakieś tam grupki tutaj podziemne, a z drugiej strony państwo, struktury, system, komunistyczny system, rakiety międzykontynentalne, no, Związek Sowiecki nie do ruszenia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o siłę, no, nikt się nie poważa, no to tragedia świata, prawda, całego, tak? Taka była dysproporcja siły, ale tak mniej więcej wiedzieliśmy, czego chcieć, że chcemy, żeby przyszła wolność, niepodległość, demokracja, rynek, no, żeby nam było lepiej. Z grubsza rozumieliśmy jakieś takie argumenty ideowe. A teraz jest taki problem poważny, może nawet poważniejszy, to nie problem siły, bo siła jest bardziej może rozproszona, chociaż siła medialna i siła finansowa jest olbrzymia. Olbrzymie skupienie tych dwóch sił jest w tej chwili właściwie. Większe nawet niż siły politycznej, powiedziałbym. Ta siła polityczna jest bardziej poddana tym procesom demokracji, no ale co to za demokracja, jeżeli media są zapewnięte przez jedną jakby grupę jakby no, taką jakby no, interesu, grupę interesu właściwie, a nie dbają o całość, nie dbają o wspólne dobro, tylko dbają o swoje dobro, tak? I tutaj chciałbym wrócić do historii, bo żeby zrozumieć, jak wygląda obecna rzeczywistość, nie da się bez rysu historycznego. Skąd ta sytuacja wynikła? To może... Tamta sytuacja, u mnie czy u moich kolegów, to wynikła z takiego sprzeciwu, takiego bardziej moralnego, takiego sprzeciwu jakiego ludzkiego, można powiedzieć. Że to było takie kłamstwo i obłuda, no i w końcu gdzieś wcześniej jeszcze zbrodnia i taka, to było, no, to był już taki, to był taki system i też no, brak jakichś takich naturalnych mechanizmów selekcyjnych, to znaczy często słynny mierny, ale wierny, tak, za komuny, tak, było takie coś, no. To wszystko razem spowodowało taki normalny, naturalny sprzeciw, no tak można na to spojrzeć. No. Wiele też jest w tej, zawsze w tej historii jest takich no, trochę przypadków, to można powiedzieć. No, to nie jest tak, że akurat no, to od ciebie zależy, że robisz to, co robisz, bo często się koledzy o to proszą, często coś wybierzesz, nie wiem, znaczy, nawet jakbyśmy robili Solidarność Walczącą, praktycznie nie wiedzieliśmy, że robimy dobrze czy źle. To nie było dla nas oczywiste. Bo na początku może osłabiamy tą strukturę związkową, tą normalną, podziemną strukturę związkową, a tworzymy jakąś efemerydę, z której nic nie wyjdzie, która tylko agenturalnie zostanie rozwalona i nic z tego nie będzie. Tak? Można było się tak się obawiać. No, nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy na tyle szczerni, czy na tyle wszyscy wśród nas są uczciwi. No, to tak. Trochę mieliśmy szczęście akurat, że tak się stało, tak można powiedzieć. To wszystko jest. To nie jest też tak, że zaplanujesz i to się dzieje, bo to jakby tak wybory tworzy, znaczy ty masz mieć tylko, jak mam już do młodych ludzi mówić, to ty masz mieć tylko charakter i masz mieć taką wolę, żeby było lepiej, o coś takiego, tak? A resztę, no to już tak trochę też, znaczy ten jakby no taka. Los czy opatrzność tutaj ci
będzie sprzyjał, no często się, czasem ci nie będzie sprzyjał, no to niedobrze ci będzie sprzyjał, ale no, tak czy inaczej to ta obecność po właściwej stronie, no to jest najtrudniejsza i taka najbardziej licząca się. No. My, konspiratorzy, wtedy byliśmy w tej właściwej stronie. Zaczął Pan od, zanim była Solidarność Walcząca, to było wiele wcześniej działań opozycyjnych. Powiedział Pan o moralnym wyborze i wyczytałem w Encyklopedii Solidarności, iż pierwsze rzeczy, które Pan działał opozycyjnie, zaczęły się w marcu 68. Miał Pan wtedy 27 lat tylko. Skąd się to wzięło? Czy to od dziecka Pan odczuwał, czy z domu wyniósł te poglądy? Myślę, że z domu też się dużo, ale i z domu, i szkoły. To się, ja mówię, to się nasiąkało pewnym klimatem. No. Moi nauczyciele byli nie najgorsi tam w tej Warszawie, w liceum, gimnazjum. Potem miałem dobrych przyjaciół, którzy no, tutaj w Polsce, którzy w jakimś sensie no, też podobnie myśleli. Jurek Petyniak, który teraz jest w Stanach Zjednoczonych, on wcześniej, trochę starszy ode mnie, wcześniej uczestniczył w tym, tak aktywnie uczestniczył w tym poznańskim czerwcu 1956 roku. No, jest moim przyjacielem. No, ja trudno powiedzieć teraz, dlaczego akurat żeśmy się zdecydowali, parę osób tam wydawać te ulotki w 68 roku, ale wydało nam się, że to jest coś strasznego, że polskie wojsko chodziło do tutaj Czechosłowacji no i brało udział w gnębieniu takiej nadziei na tego sąsiada naszego. No to było takie, wydało nam się wtedy. Potem przez lata tworzył Pan kolejne rzeczy. Cały czas wydawanie ulotek. Jakie umiejętności? No bo to wszystko były lata, to nie. No. To normalnie jedno, że pracowałem, robiłem jakieś tam, robiłem jakieś stopnie naukowe, jakieś miałem, chowałem dzieci, no ja nie wiem, no, różne rzeczy. No. Jakieś budowałem jakieś domy, no to nie jest różne rzeczy robiłem. To właśnie był cały czas ulotki, to głupstwo, to tak nie było. No, potem wystąpiły różne takie momenty, to te momenty były takie społeczne, zewnętrzne. Potem był, po tym marcu 68 roku był grudzień 70 roku. No to też wydawało nam się, że powinniśmy zaprotestować tym, to co się dzieje na wybrzeżu, tam strzelają do ludzi. No. A potem był 76 rok, można tak powiedzieć. No, były różne takie, były spory, no, były też takie między nami dyskusje na temat tego, co się w świecie dzieje. No. Wtedy była, to nie tylko jakby była sprawa komuna, ale też była sprawa jakby też no, takich jakby różnych innych jakby takich ambicji, czy jakby powiedzieć na całej. Moja młodość przypadła na czas takiej dekolonizacji, no, wyzwalania się tego świata. Znaczy, z jednej strony byliśmy oburzeni na przykład na tą komunę wietnamską, ale z drugiej strony wietnamską, bo tam była wojna między nami, tak? Ale z drugiej strony ta dzielność tego wietnamskiego narodu w walce z Amerykanami, no nam też imponowało. To jest, bo to oni jak podobnie walczyli jak my w okupację, tak? Znaczy, te elementy nie były tylko ideowe w sensie komuna czy nie, ale takie jakieś wartości trzeba, znaczy ja uważam, że my powinniśmy dostrzegać takie głębsze wartości, jakie mamy, no to się, nawet jak przegrywamy, to nam daje taką siłę, to daje nam jakieś takie poczucie no, spełnionego życia, tak bym powiedział, wie Pan, tak, że to jest coś głębszego niż tylko trzymanie się, bo możesz jakby nawet możesz różnie oceniać tą sytuację, w której się teraz znaleźliśmy, tak? No, tutaj zaczęliśmy hasło Precz z komuną, ale sytuacja, w której przez tych 23 lat w jakimś stopniu ten nowy układ, nowy ustrój tak wyzuł społeczeństwo polskie, czy państwo polskie z pewnego majątku materialnego, produkcyjnego, który nasi rodzice czy dziadowie w
trakcie komuny zbudowali, no to też jest sytuacja tragiczna. To jest coś, co trzeba oczywiście mieć pretensje do nas, oczywiście, że pozwoliliśmy na taką wyprzedaż Polski i tak dalej, do ludzi, do tej transformacji. Ja nie oceniam bardzo siebie, znaczy nie biję się bardzo w swoje piersi, ponieważ akurat no, my byliśmy bardzo krytycznie nastawieni do Okrągłego Stołu i do całego tego sposobu przejścia, no ale ten układ okrągłostołowy, on zdominował wszystko, no i to właściwie wszystkie rządy w Polsce, wszystkie prezydentury, wszystkie partie liczące się, one generalnie są spadkobiercą tamtego rozdania i oni wszyscy, można powiedzieć, no, pewne rzeczy tam zaparafowali, pewne jakby, to nie jest tak, że ten układ, który teraz rządzi, jest winien, a ten układ, który jest teraz opozycyjny, jest niewinny, tak? To wina jest tutaj w obu stronach. Wina tej wyprzedzenia, no, nie chodzi o to, żeby oceniać tak personalnie, no, ale jednakże no, powiedzmy, był rząd Solidarności, którego nie można nazwać rządem postkomunistycznym, powiedzmy rząd pana premiera Buzka, tak? No to był rząd Solidarności, a w czasie tego rządu była karygodna wyprzedaż polskiego majątku, taka właściwie, no, bardzo to było podobnie jak na początku lat 90., tak? Koniec lat 90., początek lat 90., no to były bardzo złe zjawiska, które się wtedy działy. Także to, ja się opieram tutaj swoją wiedzę na podstawie wykładu profesora Cęckiewicza. On wskazywał, że pierwsza Solidarność była ruchem takim oddolnym, a tak zwana druga Solidarność była zbudowana jakby od góry i ta druga Solidarność do tego Okrągłego Stołu jakby zasiadła i ze względu na to ta transformacja była takim przemalowaniem i też ze względu na to, nasze powitanie tak brzmi, precz z komuną, ale teraz i zawsze, jakkolwiek wygląda. Ale ja rozumiem, że teraz jakby, to nie jest teraz problem, bo my nie odwrócimy teraz Okrągłego Stołu, w tym znaczeniu, że ja tam symbolicznie przewracałem ten Okrągły Stół parę razy i tak dalej, ale to jest, znaczy no my nie odkręcimy tego procesu, który się odbył, więc musimy teraz zastanawiać się, jaki kształt tej społecznej, politycznej rzeczywistości chcemy nadać w przyszłości, bo oczywiście no, można mieć pretensje do komuny, można mieć pretensje nawet do tej naszej transformacji, no, ale też trzeba zauważyć, że takie ciężkie i bardzo problematyczne rzeczy dzieją się tam, gdzie zupełnie inne układy, Grecja, Hiszpania, tak? Tam są też bardzo poważne problemy w tej chwili. To te problemy jakby są jakby no, niezależne. U nas trochę zależy, od tego, co było oczywiście, ale to są takie strukturalne problemy tego systemu. No, nigdy nie jest tak, że prez komuną, a to jest dobre, wie pan, to nie jest tak, że ja nie uważam, że wy młodzi ludzie macie jakby dokładnie naśladować to, co przez ostatnie 20 lat było uznane za taką ekonomiczną mantrę Balcerowicza, czy tego układu liberalnego, czy spojrzenia na drugiego człowieka jako tylko na konkurenta, bo tu brakuje takiej właśnie solidarności. To nie tylko chodziło o to, że ta pierwsza Solidarność to była spontaniczna, ale chodziło o to, że w tej pierwszej Solidarności było dużo solidarności, a w tej drugiej Solidarności była tylko solidarność dla siebie. To jest takie coś, że tam była taka solidarność ogólnonarodowa, a tutaj była tylko taka solidarność. Bo ja pamiętam taką rozmowę z człowiekiem z tej drugiej strony, bo to było z 5 lat temu, w Gdańsku, z takim jednym z dyrektorów stoczni remontowej, który akurat w tej transformacji był po stronie komunistycznej, więc komu, można powiedzieć, tak? Ja mu mówię, że proszę pana, kto się spodziewał, że
po tej legalizacji, po tym wszystkim zaraz przez za parę miesięcy będzie nas 10 milionów. A on mówi, że nas było 10 milionów. Ja mówię, a on mówi, panie Kornelu, to nie tak jest, że was było 10 milionów, tylko nas, Polaków, było 30 milionów. W jakimś sensie ta Solidarność była taka wspólna. Znaczy, były struktury poziome w partii, był Zbigniew Iwanow z Torunia, który został internowany, potem wywieźli go do Ameryki, w Ameryce, nie wiadomo, w jakichś nieznanych okolicznościach, nie wiadomo, czy go nie zabili, no, nie wiem, zginął tam, nie żyje teraz, tak? To był przewodniczący tych poziomych struktur partyjnych wtedy, tak? PZPR, tak? I on był też znany. Także to więcej było takiej wspólnoty, dużo więcej tej wspólnoty, a teraz jest tylko taka trochę walka o swoje, tak bym powiedział. I to jest naszą głęboką słabością, to nie wychodzi nam na zdrowie. Mówi Pan o solidaryzmie, a czy w jakim sensie ten solidaryzm Pan widzi? Czy państwo powinno nadzorować ten solidaryzm, czy tak jak w przypadku Solidarności, że to ludzie tworzyli? Czy to jest kwestia wartości? Ja uważam, że to jest kwestia wartości, ale to jest kwestia też instytucji, kwestia też jakby prawa, kwestia też obyczaju w jakimś sensie, takiego zwyczaju, który powinien się, czy jakby no, takiego nastawienia ogólnoludzkiego, jakby no tak, że powinniśmy to widzieć jako pewną wartość, niezależnie od tego, ale również instytucje, również pewne rozwiązania nawet prawno, takie no, polityczne, które należałoby wprowadzić. No i mówię o takich różnych tutaj propozycjach. Jedną z takich propozycji, którą dajemy, to jest ten nowy podział władzy. Nie wiem, czy Pan o tym słyszał, czy Pan nie słyszał, nie, ale uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, że to jest taka rzecz, którą nie dyskutuje się tutaj na forum takim publicznym o tym i jakby wszystko ginie w takim zgiełku bieżących rozwiązań, ale chciałbym powiedzieć, że jest potrzebne coś takiego, co 250 lat temu, 300 prawie lat temu ci wielcy Europejczycy, no, tacy mędrcy czy reformatorzy jak Locke i Montesquieu, już oni wtedy rzucili ten pomysł podziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, prawda? I to było bardzo wielkie, wtedy rewolucyjne. No w Polsce to funkcjonowało już kilkaset lat wcześniej. Nie tak do końca. Właściwie tak poważnie to funkcjonowało w Stanach Zjednoczonych potem. No to poważnie ja wiem, ja rozumiem, tak, no, funkcjonowało, ale nawet jak coś funkcjonuje, to jak się tego nie nazwie, to tak po połowie funkcjonuje. A oni nazwali to. Oni to nazwali. To była jakaś ich zdobycz taka. No z tego się potem no, stworzyła Konstytucja Stanów Zjednoczonych w dużym stopniu, która do dzisiaj nieźle funkcjonuje, tak można powiedzieć, tak? Ale ja uważam, że teraz, w tym nowym układzie, takim jakby, no, zwłaszcza produkcyjnym i takim nowych możliwościach produkcyjnych świata, możliwościach informacyjnych też świata, potrzebna jest kolejna taka jakby to powiedzieć, separacja władz, taka dystynkcja własna, władz pieniądza, władz mediów i władz polityki. Na wyższym poziomie niż tam był tylko podział władzy politycznej na trzy władze, tak? A tu jest potrzebne takie rozróżnienie tych władz. Znaczy, co to znaczy? No, tam nie możesz być sędzią i nie możesz być posłem, prawda? To tutaj podobnie. Nie możesz być magnatem, nie możesz być bogaczem i mieć pod sobą władzę medialną. Nie możesz. Coś takiego jest. Pewne takie rozwiązania, prawda? Nie możesz do pewnych granic. Te powiązania takie, które na przykład symbolizuje postać w Europie, no, pana Berlusconiego, który był premierem jednego z największych krajów europejskich. Miał w tym kraju 70% mediów elektronicznych i był jednym z najbogatszych Europejczyków w ogóle, tak? No to jest sytuacja, to on miał większą władzę niż król francuski. można powiedzieć, tak? Niż Ludwik XV, tak? Czy XVI, tak? No to jest kompletna jakby taka patologia, no i to i takie, no i my o tym właściwie nie mówimy, nie dyskutujemy o tym, tak? O takim podziale władzy.
gdybyśmy zauważyć. Inna taka rzecz, no, to jest kwestia pracy. To jest coś, co najbardziej teraz właściwie ludziom, zwłaszcza młodym, brakuje. Znaczy, że oni są jakby, no, stają po wykształceniu, no i potem dramatycznie poszukują tej pracy. Bo tej pracy brak, jak nie mają jakichś tam koneksji, nie mają, albo nie są już super wybitnymi, tak, no to mają problem z normalną tą pracą. I 50% podobno młodzieży w wieku do 25 lat w Hiszpanii w tej chwili jest bezrobotne. No to jest przecież kompletna patologia. To jest marnowanie całego pokolenia, bo człowiek, który więc może być jak tą pracę, no to się tej pracy się nie znajdzie w ten sposób, jak chcemy tutaj tam, czy umowy śmieciowe, czy nie umowy śmieciowe, to za mało. To ten problem nie rozwiąże, ani umowy śmieciowe, ani likwidacja problemu pracy nie rozwiąże. Ja myślę, że akurat w tym wypadku to jest kwestia tego, iż system chciał za dużo uregulować i zabrał w ten sposób możliwości działania ludziom samodzielnego działania. Ale nie! Jak się ludziom zabiera możliwości, to potem jest problem. Ale jakie ty masz możliwości, jak ty nie masz kapitału? No, jakie ty masz możliwości, chłopie? No to masz jakieś może możliwości, ale to jest... Oczywiście tworzą się nowe, jakby nowe funkcje, medialne funkcje, tam internet, ja to wszystko rozumiem, ale w sytuacji, my dochodzimy jako ludzkość, to jest też takie, jakby powinno to być elementem rozważań, takich poważnych rozważań publicznych, a nie jest. My jako ludzkość dochodzimy do takiego stanu, że te możliwości nasze produkcyjne są szalone, coraz rosnące. I te możliwości produkcyjne są niejako oddzielone od funkcji pracy. Można tak powiedzieć, że pierwszy raz w dziejach się tworzy taka sytuacja, że im mniej ludzi pracuje, tym więcej produkuje. Myślę, że to jest cały czas kwestia rewolucji przemysłowej. No właśnie, ale ona doszła do takiego już teraz, do takiego jakby poziomu, że nie brakuje nam dóbr, tylko brakuje nam możliwości nabycia tych dóbr. Więc jakby nie mamy, ta dystrybucja tutaj jest jakby naszym słabym punktem, a nie produkcja. Produkcja jest, produkować możemy wiele, tylko nie wiem, jak to sprawiedliwie podzielić. W tym sensie, żeby, bo za darmo też mi nie można dawać. Za darmo, za nic, tak? Więc teraz za co im dawać? Jaką nową funkcję? Bo mówi, że to jest tylko uwolnienie jakby inicjatywy. No inicjatywa to może to nie jest to, że w Hiszpanii brakuje inicjatywy, no bo oczywiście brakuje trochę tej inicjatywy, no bo jest skoncentrowany kapitał. I teraz kapitał też, ten kapitał wytwarza dobra, a nie uczestnictwo pracowników. A czy nie jest też tak, że w momencie, kiedy ten kapitał połączony z władzą polityczną, tak jak pan mówi, że nie jest to rozdzielone, blokuje możliwości tych małych, którzy chcieliby coś zrobić, ale zamiast wziąć narzędzia do ręki, jakieś tam drobne pieniądze swoje, zacząć jakiś mały zakładzik, czy cokolwiek robić, to oni muszą najpierw przeskoczyć te władze urzędnika, przeskoczyć te bariery urzędnicze, biurokratyczne tak. I dopiero wtedy konkurować. Ja myślę, że oczywiście ich konkurencja jakby najbardziej jakby dopuszczalna, żeby ten jakby biurokratyczny aparat, który mnoży przepisy i tak dalej, tym prawem Parkinsona się, prawda, że sam dla siebie jest, to jest bardzo poważna sprawa, ale to nie wyczerpuje kwestii, trzeba zauważyć, że ty musisz stworzyć jakąś nową propozycję dla tych ludzi i ja uważam, że taka jedyna nowa propozycja, taka poważna propozycja dla ludzi, którzy w tej chwili wchodzą na rynek pracy albo na rynek jakby jakichś działań takich, prawda, praca to jest coś, co wytwarzasz, a z tego korzystają inni, tak bym powiedział, to jest praca. Bo jak sam wytwarzasz dla siebie, no to są hobby twoje, to jest praca, tak? Więc trzeba tą pracę na tyle zrewolucjonizować, na tyle poszerzyć, żeby znaleźć taką jej nową funkcję. I taką jedyną poważną nową funkcją, którą ja uważam, to jest studiowanie. To jest to, żeby się człowiek uczył, studiował i za to miał pieniądze, bo to jest praca. Studiowanie wymaga wysiłku, uwagi. Studiowanie pomaga nie tylko twoją jakby
relację ze światem, ale i moją. Twoje studiowanie pomaga mojej relacji ze światem, także twoje studiowanie jest dla mnie wartością. Także jest wartością, to tutaj też płacę za punkty, które tworzysz, które też są dla mnie wartością, prawda? Znaczy, że nie mam płacić za to, że się uczysz. I to jest jakby zupełnie nowe spojrzenie. I trzeba znaleźć takie, szukać takich nowych spojrzeń. Takiego nowego jakby, to jest zupełnie nowy świat. To my się obracamy w takim zamkniętym kręgu. Czyli ta ekonomia w tym zamkniętym kręgu, ona trochę tak się wisi jak dawna scholastyka w wiekach średnich, że poszukuje tych tam... Zatrzymała się na pewnym etapie nowe rozwiązania. Kompletnie nowe rozwiązania, kompletnie. Mm-hmm. Kompletnie, bo to, znaczy ja myślę, że to jest wasza młodych ludzi sprawa. To jest, bo to jak, bo trzeba tak na to spojrzeć. Oczywiście to nie weźmie się zaraz. Tak samo jak jeszcze do dzisiaj nie ma pewnego rozdziału władzy, powiedzmy, sądowniczej z władzą wykonawczą. Nie ma, ale jest. Ale bo powiedzmy prezydent amerykański powołuje sędziów Sądu Najwyższego, tak? Ale ich odwołać już nie może. Jakiś raz powołał, tak? Więc oczywiście jest jakaś, to nie jest tak, że my się oddzielimy, że ta nauka stanie się taką nową pracą na wstrzyknięcie ręki. To jest cały proces. Tak samo jak był cały proces, który stworzył tą armię nauczycieli. Proces edukacyjny ludzi stworzył armię nauczycieli, tak? Więc to jest cała jakby, no... Ja mówię nad takimi różnymi innymi pomysłami, których pan nie uświadczy na forum publicznym, nie ma takiej dyskusji w prasie, nie ma takiej dyskusji w dużych mediach telewizyjnych. Tak? No jest jeden nurt, który mówi, że jest dobrze i no tak, i tylko, nie ma tylko korekta, i tylko korekta. Więcej tam, mniej biurokracji, więcej przedsiębiorczości i tak dalej. To jest za mało. Myślę, zgodzę się z tym, że świat jest na takim etapie, że potrzebuje nowych wartości, przedefiniowania jakiegoś. Nowych ich zdefiniowania, bo one przestały być aktualne w tym sensie, w jakim są. W ekonomii to trochę tych szkół starają się poznać od marksizmu, keynesizmu, monetaryzmu do nawet szkoły austriackiej. Po ekonomii? Nie. I akurat myślę, że szkoła austriacka bardzo tutaj szeroko wiele rozwiązań podsuwa i można było o tym porozmawiać. Bardzo chętny jestem przy naszym następnym spotkaniu, bo uciekamy od tematu historii. No tak, historia jest zawsze ważna, ale może ważniejsza jest dla tej młodzieży przyszłej. Historia jest ważna. No. Ale bo jakby to, o czym mówimy, to trochę jakby nie wystarcza tu prac z komuną. Pan rozumie? Mm-hmm. To prac z komuną było ważne dla nas, dla naszego pokolenia, czy dla pokolenia młodszego jeszcze ode mnie. Bo to było strasznie, bo ta komuna była po prostu nam taką no, rzeczywistością, która nas gnębiła, taka no, obciążała całą naszą i możliwość rozwoju właśnie intelektualnego, moralnego, takiego materialnego też, no ale a teraz to jest problem już inny troszeczkę, no, że to w ten sposób jakby nie rozstrzygniemy tego problemu takiego jakby no tych nowych buntów, nowej jakby takiej nowych sprzeciwów, tak, to się tak nie da zrobić. Rozmawialiśmy na początku audycji o pana początkach opozycyjnych, przeszliśmy do wizji, koncepcji, a ja chciałbym wrócić do tego środka, do tego, z czego jest pan najbardziej znany, czyli z Solidarności Walczącej. No, proszę o tym. Ja to najbardziej kocham też, no, bo to jest taka moja jakby taka no, wielka dla mnie taka przygoda, tak, czyli ducha i przygoda społeczna, przyjaciół moich tam podziwiałem wtedy, no to były lata pod ziemią. Uważam, że wiele jakby tam rzeczy nam się wtedy udało. No po pierwsze wyartykułowaliśmy pewne rzeczy, które właściwie poza nami mało kto wtedy tak to nazywał. Czy organizacyjnie nikt tak nie nazywał. No, nie było ani innej struktury, może pojedyncze osoby jakieś, no ale można powiedzieć, że nie było takiej struktury, która by taką wizję upadku
komunizmu stawiała, jak myśmy postawili, wizję totalnego upadku, znaczy, co się mniej więcej stało. No. Bo nawet w Chinach ten komunizm jest zupełnie już inny, kompletnie się przetransformował. Czyli znowu jest kwestia tego, że trzeba jasno sformułować tak, cel. Trzeba sobie tak, trzeba powiedzieć, czego się chce oczywiście, tak? I nie patrzeć nawet na te, jak ja już zacząłem od tego, te dysproporcje, tylko no trudno, no. Taki świat jaki jest, no, to musisz się godzić też z tym, że czasem przegrasz, tak? No, ale masz chcieć swojego, uważać, że chcieć lepszego tego świata, bo to się jakoś się opłaca. No i tak to była taka nasza, chęć. No i tą chęć, na ile mieliśmy, to staraliśmy się realizować. Znaczy, rozumieliśmy, że do tego potrzeba jest organizacja, do tego potrzeba jest też zewnętrzna obecność, czyli gazety, radio, jakieś tam kontakty publiczne, znaczy media są potrzebne na tamtą miarę, tamtą miarę, jak te media mogliśmy mieć, bo żyliśmy w świecie takich trochę ściganych psów, tak można powiedzieć, tak, że to gdzieś tam w jakichś tam na ramkach, na jakichś tam mieszkaniach, no, baliśmy się, udało nam się w tej swojej strukturze uniknąć inwigilacji. Też mi się wydaje, że to była też pod tym względem bardzo chyba jedyna struktura, można powiedzieć, ogólnopolska, która nie była spenetrowana. W tym sensie, że nie była spenetrowana w kręgu kierowniczym, że ja nie byłem agentem, moi najbliżsi współpracownicy nie byli agentami, no, że to była sytuacja, że wiedza o nas nie przeniknęła do SBC, czy ta wiedza była stosunkowo niepełna. Znaczy było tej wiedzy, ja nie mówię o mojej operacyjnej wiedzy, że aresztowali mnie, wpadli, to nie jest tak, że oni nic nie wiedzieli, bo to mówię, ta dysproporcja się była olbrzymia, tak. Ale nie byliśmy sterowani, tak. Nie byliśmy sterowani. Nikt z nas nie realizował celów, które oni nam chcieli podrzucić, tak, czy podłożyć, tak. To jest to wielkie szczęście, także jestem dumny z tej Solidarności Walczącej. Tutaj będę dopytywać, bo młode osoby kojarzą ewentualnie, bo teraz nie ma lekcji historii najnowszej i Solidarność Walcząca będzie hasłem nowym prawdopodobnie. I jakie to były cele, jakie środki? Oprócz bibuły, oprócz radia, które... Cele to że na przykład, że z tą władzą, chcemy tę władzę pozbawić władzy, że uważamy, że komunizm upadnie nie tylko w Polsce, ale że rozpadnie się Związek Sowiecki po republikach sowieckich. To się stało, bo Ukraina, bo Litwa, bo Gruzja to są teraz niepodległe państwa, przynajmniej formalnie niepodległe. Polska, no cele były takie, żeby była jednak konkurencja rynkowa, żeby nie było planowania, żeby był w miarę możliwie normalny pieniądz. No, celem była Rzeczpospolita Solidarna, która nie miała jeszcze może sprecyzowanych takich odniesień. Nawet to, co teraz mówimy, to ja dokładnie tak, no, chociaż ten podział władzy, ale to nie było tak sprecyzowane jak wtedy u nas, tak wtedy. No, a no, co jeszcze, jakie cele? No. Z grubsza biorąc, też właśnie taka, mówiliśmy takie hasło nasze było Solidarność między ludźmi i narodami. No. Uważaliśmy, że to są też jakieś, że to są jakieś sprawy, które powinny wiązać Solidarność z demokracją, że tam dawaliśmy takie sobie jakby hasła, że powinna powstać organizacja państw demokratycznych, że demokracja to jest co innego niż dyktatura czy autokracja, tak, że to są zupełnie inne. W tej demokracji bardzo chcieliśmy, tak, tak, no co tu jeszcze? A środki? Bo środki, Solidarność Walcząca jest... Środki to, można powiedzieć, że budowanie struktur, czyli budowanie swoich jakby grup niezależnych, to budowanie takie autonomiczne, bo to była taka troszkę inna struktura, taka bardzo sieciowa struktura, znaczy to nas charakteryzowało, że nie byliśmy tak bardzo scentralizowani, że byliśmy tacy rozproszeni w tym sensie, że każde grupy stawiały sobie swoje zadania na miarę swoich możliwości
na miarę swoich ambicji, tak można powiedzieć, tak? Że to były takie autonomiczne wygłupy, które łączyła właśnie idea, tak? No, idea, no, jakaś moja skromna osoba symbolicznie ukrywającego się przewodniczącego, no takie to było różne, tak? Bo taka pewna identyfikacja osobowa też jest łatwiejsza wtedy dla ludzi, powiedzmy, mają jakieś takie wzory, prawda? Ja wyczytałem, że jak został pan złapany, to poza tym Solidarność Walcząca była uważana za najbardziej niebezpieczną organizację przez SB. Jak został pan złapany, to wyczytałem, że obawiali się odbicia, dlatego przewozili pana helikopterem. No tak, więc... prawda, ja chciałem, wiesz, ja jednym kolegom proponowałem, że próbowałem tam, żeby mnie odbijali z tego więzienia, żeby uciekał z tego, jakoś tam projekt ucieczki z tego więzienia rakowieckim, ale to tam nie wyszło, nic tam było nie podjęli tego. Potem tak jeden z tam z kryminalistów podobnie uciekł, bo ponieważ nie mieli, oni myśleli, że mamy więcej informatorów wśród nich, no to by mieliśmy, ale to nie było jakoś tak. Nie, to znaczy nasze zorganizowanie, nasze potencjały były mniejsze niż im się wydawało, tak mi powiedzmy. Znaczy w jakimś sensie największy nasz potencjał był symboliczny, bo potrafialiśmy do tysięcy młodych ludzi wtedy, którzy to hasło wprost z komuną przyjęli za swoje i nie uważali za naczelne. Tak? Nawet nie struktura, tylko taka symboliczna. Ja tu z Gido. Tutaj przerwano nam rozmowę. Przerwano nam ważne nisło. Ja mówiłem o tej, jakby tej takiej symbolicznej roli, która osiągnęła na dużo większe jakby możliwości niż nawet nasze możliwości organizacyjne. Ja myślę, że to doprowadziło do rozmów Okrągłego Stołu, bo komuna się, przecież można powiedzieć tak, no dlaczego w ogóle Okrągły Stół był? No przecież gdyby ta rzeczywistość polityczna była pod kontrolą, to oni się nie bali tego, że im się to wymknie spod kontroli, no to w ogóle nie rozmawiali z nikim. Nie rozmawiali, znaczy jakieś zagrożenie, ile już. Będziemy kończyć oczywiście. No, wiesz, ja chcę powiedzieć o tym, że no, ta symboliczna siła, czy ta symboliczna może nawet groźba, którą komuna czuła, tak? No to ona była większa niż realna, tak? I ona była może nawet ważniejsza nawet niż nawet nasza struktura, niż nasze nawet no, nasza szczelność i tak dalej. Ona się brała z tej szczelności, bo rzeczywiście byliśmy niesterowani, no, tak można powiedzieć, że chciano nas wraz wciągnąć w Okrągły Stół, prawda? No ale uważaliśmy, że to jest na granicy właśnie zdrady, no, jako organizacja. I wtedy to była, oni prowadzili też jakąś grę taką tutaj społeczną. Znaczy, ten Okrągły Stół, cała ta transformacja, przecież to troszeczkę tak się udało. My do dzisiaj tak do końca nie wiemy, dlaczego nam się to udało. Znaczy, może na poziomie tutaj polskim, no to wiemy, bo to właściwie cały ten system się tak trochę rozleciał jak domek z kart. Znaczy, jak ludzie zobaczyli, że można, że można coś osiągnąć, to po prostu chcieli więcej, tak? I można powiedzieć, że nawet ten układ polityczno-taki polityczno, jakby to nazwać, no, negocjacyjny, ten został blokował, w dużym stopniu blokował te przejścia. No, wolne wybory były wcześniej, ja nie wiem, w Albanii niż w Polsce. To był taki paradoks, taki kompletny paradoks. No, Polska była najbardziej tak, no, ale były się wolne wybory u nas ostatnie. No, to w ogóle, no, tak, no, bo ten układ blokował jakby te przemiany, bo ta blokada była nawet, można powiedzieć, taka ze strony świata. Jak przyjechał do nas tutaj prezydent Bush senior, tak, to on optował za Jaruzelskim jako prezydentem, za wyborem Jaruzelskiego. No, nie wiem, czy tu młodzi ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to taka była rzeczywistość w 1989 roku, tak, ten wybór Jaruzelskiego na prezydenta. No. No to jest tragiczne, no bo jaki teraz Amerykanin, czy Brazylijczyk, czy powiedzmy, ja nie wiem, czy Japończyk zrozumie, że Polska to był główny jakby element w obaleniu komuny, no skoro ci Polacy wybrali potem Jaruzelskiego prezydenta.
Co to dla nich, to jest pewnie jak, no to, to im nie wytłumaczysz to. Więc to było tragiczne to, to cośmy zrobili. Znaczy myśmy sobie odebrali tam, jakby tą, tą taką, nie, wydawało się, nie do wyjęcia palmy pierwszeństwa, można powiedzieć, taką w tej takiej antykomunistycznym oporze, w antykomunistycznym jakby takiej odwadze, w kwestionowaniu tego systemu, w organizowaniu się przeciwko temu systemowi, tym, tym największym organizowaniu, jak była ta pierwsza Solidarność, tak? Takim spontanicznym organizowaniu, tak? Ale, ale potem w organizowaniu się podziemnym i tak dalej. Przez, przez sposób transformacji, tak? No raptem mur berliński wyszedł na głównego jakby no, jakby takiego no, zwycięzcę komuny, tak? Powalony mur berliński, a nie nasze osiągnięcia, nie nasze polskie osiągnięcia. To jest jakby krzywda, którą, którą ten układ, ten sposób transformacji wyrządził całemu naszemu takiemu historycznemu dziedzictwu, tak? Tak głęboko pojmowanemu takiemu. No ale, ale z drugiej strony ta transformacja się odbyła i ta nowa rzeczywistość, można tak powiedzieć, ona się jakby stała tak trochę wbrew temu, co zamierzali ci, którzy chcieli jakby, nie wiem, skorzystać na tym i tak dalej. W dużym stopniu skorzystali, ale ja mówię tutaj o polskiej rzeczywistości, mówiłem o tym okrągłym stole i tak dalej, ale przecież tak, bo teraz rozmawiamy w 80., powiedzmy 81., potem 89., no teraz mamy ten 2012 rok, to już jest powiedzmy od 89., od 91., 21 lat. No to w 21 roku tak oficjalnie rozpadł się Związek Sowiecki, tak? Można powiedzieć tak, tak, no jakie relacje siły, jakie relacje jakby, co spowodowało, że Rosjanie oddali, powiedzmy, Polskę, że oddali, no to rozumiem, bo z tą pustymi Polakami ma jakieś problemy, to, ale że oddali, powiedzmy, Ukrainę. No jakie, przecież właściwie to wystarczyło im powiedzieć tylko, że oni nie chcą oddać Ukrainy. To tylko tyle wystarczyło. To żadne relacje siły tam nie były. Większość Ukraińców chciała być z nimi razem wtedy. To jest niepojęte, jak teraz zaczynamy się jakby zastanawiać nad tym nowym układem geopolitycznym, jak mówimy. Ten układ, który wtedy odpuścił ten komunizm, ten układ Związku Sowieckiego, który się rozpadł, który zrezygnował z Ukrainy, tak? Który zrezygnował z Republik Bałtyckich, z Białorusi, z Gruzji, tak? No to, to teraz jakby ta, ten strach przed tym, że oni nas teraz zawładną tak potęgą swojego wojska, czy po prostu nas podbiją, no to ten strach jest taki trochę niepoważny, ponieważ no, teraz zagrożenie, które stoi przed społeczeństwem, to jest takie zagrożenie utraty pracy, braku perspektyw, to, że Polska nie ma własnego kapitału, że to zostaliśmy jakby tak wyzuci z naszych możliwości. To jest główne takie zagrożenie. Czy za puentę rozmowy może służyć zdanie, że nie beznadziejność walki jest istotą jej, tylko wierność sprawie? Wierność sprawie jest bardzo ważna, ale może taką puentę, którą bym chciał powiedzieć tutaj wszystkim, którzy będą chcieli tego świata lepszego, że takim najlepszym interesem to jest bezinteresownie walczyć o swoje. Okej, bardzo dziękuję. I teraz jeszcze bym prosił o to, żeby pan zaprezentował swoje dzieło. To ostatnie, no to jest takie wspólne dzieło, ale to jest ważne dla mnie, bo tam w tej gazecie próbujemy dyskutować nad kształtem przyszłej Polski, przyszłej Europy. Proszę, tę gazetę naprawdę. Prawda jest tak, ciekawa. Ostatni Gazeta numer, Obywatelska. Numer, tak to jest. Numer 25 teraz. To wąwasz wesoły chórek, barytom ten dorbat. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. Jako konserwa wspieramy akcję Koliber dla Życia. Oddaję głos Piotrowi Gładyszowi. Koliber dla Życia to akcja, która ma na celu ochronę życia od poczęcia.
Projekt ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo na temat tego, czym jest aborcja, w jakich polskich placówkach medycznych jest ona dokonywana oraz jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci w Polsce. W jaki sposób zdobędziecie te informacje? W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, których w 2011 roku dokonywano aborcji. W związku z tym oczekujemy od ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza odpowiedzi na temat tego, w których polskich placówkach medycznych dokonywane jest przerywanie ciąży. Na początku listopada wystosowaliśmy także list otwarty do rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka, którym pytamy, dlaczego rzecznik nie zabiera głosu i nie zajmuje stanowiska w obronie dzieci nienarodzonych, mimo że ustawa o rzeczniku praw dziecka zobowiązuje go do tego, aby chronić dzieci od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Końcem października rozpoczęliśmy trasę z filmem po Polsce. Obraz wyświetlany jest w 14 oddziałach Stowarzyszenia Koliber, a już w najbliższych dniach rozpoczynamy równoczesną trasę po miastach, w których Koliber nie ma jeszcze swoich oddziałów. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są... Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy Telewizji Polskiej. Jacek Karnowski, dziennikarz, były szef Wiadomości, twórca portalu w polityce.pl. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, publicysta, kapelan, historyk i działacz opozycji antykomunistycznej w latach 80. Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi. Grzegorz Braun, reżyser filmu dokumentalnego Eugenika, publicysta oraz nauczyciel akademicki. Łukasz Adamski, chrześcijański dziennikarz i publicysta. Profesor Jacek Bartyzel, działacz społeczny, wykładowca akademicki i publicysta. Paweł Kukiz, piosenkarz i muzyk rockowy. Tomasz Terlikowski, filozof, działacz społeczny, redaktor naczelny portalu fronda.pl. Akcja Koliber dla życia. Jak wróty ma być zagaszone, nie?